I proszę. Panie pośle, w Czechach na służbę zdrowia przeznacza się około 7,5% PKB. W Polsce jest to niecałe 5%. Czechy oprócz tego są w ogóle znacznie bogatszym krajem niż Polska, więc te pieniążki są proporcjonalnie większe. Od 1 stycznia mimo to Czesi zdecydowali się wprowadzić częściową odpłatność, symboliczną odpłatność za służbę zdrowia. Okazało się, że w przeciągu tygodnia już obserwuje się spadek popytu o nawet 1/3. Po prostu 1/3 ludzi nie idzie do lekarza, mimo że te opłaty są śmieszne, bo to jest 30 koron. Na przykład po prostu był to popyt sztuczny. Nie wiem, starsze panie, które sobie chciały iść pogadać z lekarzem i tak dalej, i tak dalej. I w jakiś sposób to rozładowuje ten problem? Czemu wy jako PiS boicie się tak panicznie wprowadzić odpłatności, częściowej odpłatności za służbę zdrowia i wciskacie Polakom kit, że przy takim PKB, jaki mamy, jesteśmy w stanie utrzymać służbę zdrowia na tym poziomie, na którym byśmy chcieli? No spokojnie. My nigdy nie twierdzili, że przy takim produkcie krajowym, produkcie narodowym brutto i przeznaczoną część na zdrowie jesteśmy w stanie zrobić sensowne reformy. Nie, nie. Natomiast to, co, o czym pan mówi, to oczywiście są opłaty, które wielkich pieniędzy Czechom i czeskim lekarzom nie przysporzą. Rzeczywiście mają one regulować popyt. Czyli ci, którzy nadużywają, bo lubią, albo mają, mogą chorować na hipochondrię, gdzie 10 razy w ciągu lekarza, w ciągu dnia się znajdą. Pytanie jest bardzo poważne, ponieważ pytanie dotyczy naszej konstytucji. My tą konstytucję przyjęliśmy w referendum. Być może pan nie głosował, ale ja głosowałem. I w artykule 68 napisaliśmy, że musi być równy dostęp. A co będzie, jeżeli znajdzie się jakiś człowiek, którego nie będzie stać, ale na 10 wszyscy będą złotych na przykład pobytu w szpitalu? I to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, zwolnić. Ja znam braci Czechów, Słowaków. Wie pan, że oni też to samo wprowadzili? I 2 lata temu to zlikwidowali. Czyli to nie jest taka jednoznaczna odpowiedź, aczkolwiek trzeba brać to pod uwagę. I jeszcze raz niezależnie.